rozstrzygnęła na jego korzyść ciężkie zmaganie, by wiedział, że pobożność możniejsza jest niż wszystko. 13. Nie opuściła sprawiedliwego, gdy go zaprzedano, ale go wybawiła od grzechu. 14. Zeszła z nim razem do lochu i nie opuściła go w więzach, aż mu przyniosła berło królewskie i władzę nad jego ciemięscami. Dowiodła, że kłamią jego potwarcy, a jemu dała sławę na wieki. 15. Ona wyrwała lud święty, plemię nienaganne, spośród narodu ciemięzców. 16. Wstąpiła w duszę sługi pańskiego. W znakach i cudach groźnym władcom się przeciwstawiła. 17. Oddała świętym zapłatę ich trudów, powiodła ich drogą cudowną i stała się im za dnia osłoną, a światłem gwiazd wśród nocy. 18. Przeprawiła ich przez Morze Czerwone, przeprowadziła poprzez wody mnogie. 19. A wrogów ich potopiła i wyrzuciła z głębin otchłani. 20. Wzięli więc sprawiedliwi łupy z bezbożnych i opiewali: Panie, święte imię Twoje, i sławili zgodnie zwycięską Twą rękę. 21. Mądrość bowiem otworzyła usta niemych i głośnymi uczyniła języki niewprawnych. 1. Poszczęściła ich dziełom przez ręce świętego proroka. 2. Przebyli bezludną pustynię i rozbili namioty w miejscach niedostępnych. 3. Stawili czoło nieprzyjaciołom i odparli wrogów. 4. Wołali do Ciebie, gdy byli spragnieni, i otrzymali wodę z litej skały, w pragnieniu o chłodę z kamienia twardego. 5. Skąd bowiem przyszła na wrogów ich kara, stąd dla nich w potrzebie przyszły dobrodziejstwa. 6. Zamiast wody z rzeki niewysychającej, krwią brudną zamąconej. 7. W odwet za nakaz dzieć obójczy, dałeś im niespodziewanie wodę obfitą. 8. Pokazawszy im przez owo pragnienie, jak pokarałeś ich wrogów. 9. Gdy przyszła próba, chociaż karciłeś, łagodnie pojęli, ile ucierpieli bezbożni, osądzeni z gniewem. 10. Ich bowiem doświadczałeś, ostrzegając jak ojciec, tamtych utrapiłeś, osądzając jak król nieubłagany. 11. Oddaleni czy bliscy jednak ich utrapień doznali. 12. Zdwojony ich bowiem smutek ogarnął i narzekanie, gdy przeszłość wspomnieli. 13. I dostrzegli Pana, kiedy posłyszeli, że kaźnie przez nich doznane tamtym wyszły na dobro. 14. Którego bowiem niegdyś kazali wyrzucić, a potem z drwiną odprawili, tego podziwiali u końca wydarzeń, paleni pragnieniem odmiennym niż sprawiedliwi. 15. A za nierozsądne wymysły ich nieprawości, którymi zwiedzeni czcili nierozumne gady i marne bydlęta, zesłałeś na nich w odwet mnóstwo nierozumnych zwierząt. 16. By wiedzieli, że przez co kto grzeszy, przez to ponosi karę. 17. Nie było trudne dla ręki Twej wszechmocnej, co i świat stworzyła z bezładnej materii, nasłać na nich liczne niedźwiedzie, lwy nieustraszone. 18. Lub nowo stworzone nieznane drapieżne bestie, czy to ziejące ognistym oddechem, czy z pomrukiem dyszące dymem, czy straszne iskry miotające z oczu. 19. Których nie tylko cios mógłby ich zetrzeć, ale i zgubić sam przerażający ich widok. 20. A i bez tego paść mogli od jednego podmuchu, pomstą ścigani zmieceni tchnieniem Twej mocy, aleś Ty wszystko urządził według miary i liczby, i wagi. 21. Potężnie działać zawsze jest w Twej mocy i któż się oprze potędze Twojego ramienia? 22. Świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy porannej, co spadła na ziemię. 23. Nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twej mocy, i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. 24. Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił. 25. Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś ty tego nie chciał? Jakby się zachowało, czego byś nie wezwał? 26. Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, miłośniku życia. 1. Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie. 2. Dlatego nieznacznie karzesz upadających i strofujesz, przypominając, w czym grzeszą, by wyzbywszy się złości, w Ciebie, Panie, uwierzyli. 3. Bo i dawnych mieszkańców Twojej świętej ziemi. 4.
znienawidziłeś za ich postępki tak obrzydliwe, czarnoksięstwa, niecne obrzędy. 5. Bezlitosne zabijanie dzieci, krwiożercze z ludzkich ciał i krwi biesiady wtajemniczonych spośród bractwa. 6. I rodziców mordujących niewinne istoty. Chciałeś ich wytracić ręką naszych przodków. 7. By godnych otrzymała osadników dzieci Boże ta ziemia, u Ciebie nad wszystkie cenniejsza. 8. Ale ich jako ludzi oszczędzałeś. Zesłałeś na nich szerszenie wyprzedzające Twe wojsko, by ich niszczyły stopniowo. 9. Mogłeś wydać bezbożnych sprawiedliwym w bitwie lub naraz wygubić przez bestie okrutne czy też wyrokiem bezlitosnym. 10. Lecz karząc powoli, dawałeś miejsce nawróceniu. Chociaż dobrze wiedziałeś, że ich pochodzenie nikczemne, a złość ich jest wrodzona i nie odmieni się ich usposobienie na wieki. 11. Bo to było plemię od początku przeklęte. I nie z obawy przed kimś pozostawiałeś grzechy ich bez kary. 12. Któż ci bowiem powie, cóżeś to uczynił? Albo kto się oprze twemu wyrokowi? Któż ciebie pozwie za wytracenie narodów, któreś ty uczynił? Albo któż powstanie przeciw tobie jako obrońca ludzi nieprawych? 13. Ani bowiem nie ma oprócz ciebie Boga, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie sądzisz niesprawiedliwie. 14. Ani się z tobą nie będzie mógł spierać król czy władco tych, których ukarałeś. 15. Tyś sprawiedliwy i rządzisz wszystkim sprawiedliwie. Skazać kogoś, kto nie zasłużył na karę, uważasz za niegodne twojej potęgi. 16. Podstawą twojej sprawiedliwości jest twoja potęga. Wszechładza twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. 17. Moc swą przejawiasz, gdy się nie wierzy w pełni twojej potęgi, i karzesz zuchwalstwo świadomych. 18. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do ciebie należy moc, gdy zechcesz. 19. Nauczyłeś lud swój tym postępowaniem, że sprawiedliwy powinien być dobrym dla ludzi. I wlałeś synom swym wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie. 20. Jeśli bowiem wrogów swych dzieci, chociaż winnych śmierci, karałeś z taką oględnością i pobłażaniem, dając czas i miejsce, by się od zła odwrócili. 21. Z jakże wielką czułością sądziłeś swych synów, których przodkom dawałeś przysięgi i przymierza, pełne wspaniałych obietnic. 22. Kiedy nas karcisz wrogów naszych chłoszczesz tysiąckrotnie, byśmy pamiętali o dobroci Twojej, gdy sądzimy, i oczekiwali miłosierdzia, gdy na nas sąd przyjdzie. 23. Stąd i tych, co w głupocie swej żyli bezbożnie, skarałeś przez ich własne bezeceństwa. 24. Bo też zabłąkali się zbyt daleko na drogach błędu, biorąc za bogów najlichsze z najpodlejszych zwierząt, zwiedzeni na wzór nierozsądnych dzieci. 25. Więc też jak dzieciom nierozumnym zesłałeś mi karę na ośmieszenie. 26. Ale ci, których ośmieszające kary nie nawróciły, doświadczą sądu godnego Boga. 27. Bo na co się sami w udręce oburzali, tym właśnie pokarani. Co mieli za bogów, dostrzegli tego, którego przedtem znać nie chcieli, i uznali za Boga prawdziwego. I dlatego przyszła na nich ostateczna kara. 1. Głupi już z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga, z dóbr widzialnych nie zdołali poznać tego, który jest, patrząc na dzieła nie poznali Twórcy. 2. Lecz ogień, wiatr, powietrze chyże, gwiazdy dokoła, wodę burzliwą lub światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem. 3. Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa, winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich władca, stworzył je bowiem Twórca piękności. 4. A jeśli ich moc i działanie wprawiły ich w podziw, winni byli z nich poznać, o ile jest potężniejszy ten, kto je uczynił. 5. Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę. 6. Ci jednak na mniejszą zasługują naganę, bo wprawdzie błądzą, ale Boga szukają i pragną Go znaleźć. 7. Obracają się wśród Jego dzieł, badają, i ulegają pozorom, bo piękne to, na co patrzą. 8. Ale i oni nie są bez winy. 9. Jeśli się bowiem zdobyli na tyle wiedzy,
by móc ogarnąć wszechświat, jakże nie mogli rychlej znaleźć jego Pana? 10. A nieszczęśni w rzeczach martwych zadufani ci, co bogami zwą dzieła rąk ludzkich, złoto i srebro dzieła sztuki, wyobrażenia zwierząt lub bezużyteczny kamień, dzieło starożytnej ręki. 11. Oto jakiś cieśla wyciął odpowiednie drzewo, całą korę zdjął z niego umiejętnie i obrobiwszy ładnie sporządził sprzęt przydatny do codziennego użytku. 12. A odpadków z tej obróbki użył do przygotowania pokarmu i nasycił się. 13. Wziął spośród nich odpadek na nic już niezdatny, kloc kręty, poprzerastany sękami, rzeźbił, bawiąc się pracą dla odpoczynku, i przekształcał, próbując swych umiejętności. Odtworzył w nim obraz człowieka 14, lub uczynił coś podobnego do jakiegoś marnego zwierzęcia. Pociągnął minią, czerwienią jego powierzchnię zabarwił i zamalował na nim wszelką skazę. 15. Przygotował mu pomieszczenie stosowne, na ścianie umieścił, przytwierdzając gwoździem. 16. Zatroszczył się więc o niego, żeby czasem nie spadł, wiedząc, że sobie sam pomóc nie zdoła, bo jest tylko obrazem i potrzebuje pomocy. 17. Ale gdy się modli w sprawie swego mienia, w sprawie swych zaślubin i dzieci nie wstydzi się mówić do bezdusznego i bezsilnego prosi o zdrowie. 18. Do martwego modli się o życie. Najbardziej bezradnego błaga o pomoc, a o drogę szczęśliwą niezdolnego posłużyć się nogą. 19. O zarobek, o pracę, o rękę szczęśliwą, o siłę prosi tego, czyje ręce są jak najbardziej bezsilne. 1. Inne znowu, żeglując i chcąc przepłynąć groźne fale, wzywa na pomoc drewno, bardziej kruche niż unoszący go statek. 2. Ten bowiem wymyśliła wprawdzie chęć zysków, a twórcza mądrość sporządziła. 3. Ale steruje nim opatrzność twa, ojcze. Bo i na morzu wytyczyłeś drogę, wśród bałwanów ścieżkę bezpieczną. 4. Wskazując, że zewsząd możesz wybawić, by i niedoświadczony mógł wsiąść na okręt. 5. Chcesz, by działa twej mądrości nie leżały odłogiem, więc i najlichszemu drewnu ludzie zawierzają życie, i przebywszy burzliwe fale, ratują się na tratwie. 6. Bo i w początkach, gdy ginęli wyniośli olbrzymi, nadzieja świata schroniła się w arce i pokierowana twą ręką zostawiła światu zawiązki potomności. 7. Błogosławione drzewo, przez które dokonuje się sprawiedliwość. 8. Ale tamto, ręką obrobione przeklęte, i ono, i jego twórca. On, że je wykonał, ono zaś, że choć znikome, dostało miano Boga. 9. Jednakowo Bogu są nienawistni i bezbożnik, i jego bezbożność. 10. I dzieło wraz z twórcą zostanie skarane. 11. Dlatego i na bożki pogańskie przyjdzie nawiedzenie, bo się stały obrzydliwością pośród stworzeń bożych, zgorszeniem dla dusz ludzkich i potrzaskiem dla nóg ludzi głupich. 12. Wymyślenie bożków to źródło wiarołomstwa, wynalezienie ich to zatrata życia. 13. Nie było ich na początku i nie będą istniały na wieki. 14. Zjawiły się na świecie przez ludzką głupotę, dlatego sądzony im rychły koniec. 15. Ojciec, w przedwczesnym żalu pogrążony, sporządził obraz młodo zabranego dziecka i odtąd jako Boga czcił on dziś zmarłego człowieka, a dla poddanych ustanowił wtajemniczenia i obrzędy. 16. A z biegiem czasu ten zakorzeniony bezbożny obyczaj zaczęto zachowywać jako prawo. 17. I na rozkaz władców czczono posągi, nie mogąc z powodu odległego zamieszkania czcić ich osobiście, na odległość ludzie odtwarzali postać.